Kochani, pięknie Was witam w Niedzielę Palmową. Zwykle w tym dniu radosnym, podniosłym przychodziliśmy do kościoła z gałązkami, które zwiastowały wiosnę, a jednocześnie były wyrazem naszego pragnienia, aby włączyć się w uroczyste powitanie zgotowane niegdyś Panu Jezusowi przez mieszkańców Jerozolimy. Ale dzisiejsza niedziela nosi również nazwę Niedzieli Męki Pańskiej i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, najważniejszych dni w roku liturgicznym. Przygotowywaliśmy się na te dni też inaczej niż zwykle. W wielu parafiach siłą rzeczy nie odbyły się rekolekcje. Dlatego wielu z nas organizowało sobie ten czas na różny sposób, w samotności, korzystając z różnych propozycji, jakie były dostępne w telewizji, radiu, internecie. Wiem, że wielu z nas uczestniczyło w rekolekcjach prowadzonych przez księdza Huberta na antenie telewizji Olsztyn. Ksiądz Hubert zapraszał nas przez kolejne 4 dni do refleksji wokół pytań, które Pan Bóg stawiał człowiekowi na kartach Pisma Świętego, ale te pytania wracają do każdego z nas i one są jakby adresowane też bardzo osobiście do każdego z nas. Pierwsze z nich: Adamie, gdzie jesteś? Pamiętamy, padło ono w raju zaraz po grzechu pierwszych rodziców. Ale to pytanie jest także do każdego z nas zaadresowane. Gdzie jesteś tu i teraz na tym etapie twojego życia? Czy kolejne pytanie, które Pan Jezus skierował do przyszłych apostołów? Czego szukacie? Potem jeszcze w tej szkole duchowości stawiał im kolejne pytanie. Za kogo mnie uważacie? I znowu, to jest pytanie do każdego z nas. To są pytania, które Pan Bóg kierował z miłości, które to pytania miały nas zachęcić do głębszej refleksji nad kondycją, stanem mojej wiary. I w końcu to już takie fundamentalne pytanie, kierowane do Piotra po zdradzie, po zaparciu się: czy ty mnie miłujesz? Kochani, w dzisiejszej Ewangelii, w tej dłuższej wersji, też się pojawia jedno pytanie Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę, że na to pytanie, w odróżnieniu od wcześniejszych, nie padła żadna odpowiedź. Posłuchajmy tego fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Wtedy jeden z 12, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Kiedy Jezus się modlił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: ten, którego pocałuje, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, Rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. Oto słowo Pańskie. Przyjrzyjmy się tej scenie. Judasz wyprzedził nieco zgraję, musiał być zdenerwowany, niespokojny, chciałby jak najprędzej wypełnić to haniebne zadanie. W świetle księżyca rozpoznaje mistrza. Z bijącym sercem podchodzi do Jezusa, z największą serdecznością mówi: witaj, Rabbi, i całuje go. Pocałunek w tamtej kulturze to oznaka największego szacunku. I to jest niesamowite, jak wielki jest rozdźwięk pomiędzy zewnętrznym czynem Judasza a jego intencją. Rzadko upada człowiek tak nisko, aby z takim wyrachowaniem i zimną krwią zdradzić tego, od którego doznał tyle dobra. Myślę, że każdy z nas stawiał sobie pytanie, jak to w ogóle mogło się wydarzyć, że Judasz zdradził Jezusa. To się wydaje niemożliwe, żeby Chrystusa mógł wydać człowiek, który tak dobrze go znał, świadek licznych cudów, który z bliska nieraz poznał dobroć Pana. Porywały go jego słowa. Z pewnością musiał usłyszeć osobiste słowa powołania, skoro znalazł się w gronie 12.
Pewnie tak jak pozostali był wysyłany, aby nauczać, musiał widzieć obfite owoce swojego apostolstwa. Może nawet sam działał cuda jak pozostali. Co się stało w jego duszy, że teraz za 30 srebrników sprzedaje Pana? Kasjan pisał: dom nie zapada się od razu. Przyczyną jest długotrwałe niedbalstwo jego mieszkańców, którzy dopuścili, żeby dach przeciekał. Kropla po kropli niepostrzeżenie powoduje przegnicie belek. Z biegiem czasu drobna dziura staje się coraz większa. Na koniec deszcz wdziera się z całą mocą. Tak, sporo w tym prawdy. Zdrada dokonana tamtej nocy miała też dłuższą historię. Judasz w swoim sercu stopniowo oddalał się od Jezusa. Wiemy, że w gronie apostołów pełnił funkcję skarbnika i wykradał pieniądze. Cały czas jakoś był też uwikłany w politykę, zaangażowany w stronnictwo zelotów. Pewnie w osobie Jezusa widział przede wszystkim przywódcę, który by poprowadził Żydów przeciwko Rzymianom. I pewnie z dnia na dzień widział, że to było tylko jego złudzenie. W każdym razie jakoś powoli zapomina o cudach, o uzdrowieniach, o swoich szczęśliwych chwilach. Dopuszcza, by jego miłość ostygła. To jest wielka lekcja dla każdego z nas. Obyśmy właśnie troszczyli się o to, by nasza miłość do Pana Boga nie ostygła. Powróćmy do sceny pojmania. Kiedy zgraja złoczyńców wyszła naprzeciw Jezusowi, on właśnie stawia to pytanie. Kogo szukacie? A do Judasza kolejne. Przyjacielu, po coś przyszedł? Judasz nic nie odpowiedział. To, co powiedziałem wcześniej, Bóg Wszechwiedzący nie potrzebował odpowiedzi. To pytanie było potrzebne Judaszowi, było potrzebne nam. Przyjacielu, po coś przyszedł? Ja sobie muszę stawiać to pytanie. Czego pragnę? Po co przychodzę do Jezusa? Czy we mnie nie ma Judasza? Jakkolwiek mocno brzmi to pytanie, trzeba je sobie postawić. W sercu chytrość, przebiegłość, wyrachowanie, a na zewnątrz pobożna poza. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy nie idę za Nim pozornie tak jak Judasz? W kościele owszem jestem, często, ale czy sercem jestem przy Jezusie? Czy szanuję Jego prawo? Czy staram się żyć w zgodzie z Jego przykazaniami? Przyjacielu, po coś przyszedł? Kochani, odwołujemy się nieustannie do tej obecnej sytuacji, bo rzeczywiście trudno się nie odwoływać. Cała ta epidemia odsłania niejedną prawdę o kondycji naszej wiary. Ile razy w ostatnim czasie słyszałem pytanie: proszę księdza, jak to w tym roku będzie? Bez poświęcenia palm? Bez procesji? Bez święconki wielkanocnej? I te pytania, one coś pokazują, bo chociaż to piękna, głęboko teologicznie osadzona tradycja, to przecież to nie jest istota tych świąt. Ja co roku marzę, aby ci wszyscy, którzy przychodzą ze święconką, jakimś cudem zapomnieli o tej tradycji, a jednocześnie, żeby nie zapomnieli o czymś, co stokroć ważniejsze. O spowiedzi, o głębokim przeżyciu Triduum Paschalnego. Może cała ta sytuacja pobudzi nas do refleksji. I chociaż nie będziemy mogli tłumnie uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego, a potem podczas Wigilii Paschalnej i Poranka Wielkanocnego cieszyć się radością zmartwychwstania, to już wielu dzisiaj mówi, że te święta przeżyje głębiej. Że już jak nigdy dotąd tak dużo słuchali i rozważali Słowa Bożego. Przeżywali w ciszy domowego ogniska nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Modlili się z całą rodziną. Może właśnie o to chodziło, żebyśmy zatęsknili za Eucharystią.
zatęsknili za doświadczeniem żywej wspólnoty Kościoła. W liturgii Słowa Niedzieli Palmowej najpierw spotkaliśmy rzesze ludzi zachwyconych osobą Chrystusa. Tłumnie wyszli, by krzyczeć Hosanna, gdy wjeżdżał do Jerozolimy. A parę dni później wielu z tych samych ludzi, ulegając presji tłumu z ogromną nienawiścią, będą krzyczeć na krzyż z Nim. Zechciejmy zatem wyjść z tłumu i przylgnąć do Jezusa, tak jak Weronika, i powierzyć Mu swoje życie, tak jak dobry łotr. Kochani, kończąc, zapraszam Was serdecznie do korzystania z naszej strony parafiaklebark.pl. Zamierzamy także uruchomić transmisję z Triduum Paschalnego. Będą właśnie one dostępne na naszej stronie. Nie znajdziemy też wiele ciekawych propozycji duszpasterskich, ciekawych pomysłów, jak pięknie duchowo spędzić te najbliższe dni. Już na zakończenie bardzo gorąco chcę podziękować za wszelkie wyrazy troski wszystkim organizatorom zbiórki na kwiaty do grobu pańskiego, oczywiście wszystkim ofiarodawcom. Bardzo dziękuję także za wszystkie wpłaty na konto parafii. Niech zatem ten wielki tydzień 2020 roku, tak inny od poprzednich, będzie rzeczywiście czasem błogosławionym, chociaż pewnie trudnym, ale może przez to jeszcze bardziej błogosławionym. Niech nas otwiera na głębie wiary i żywą relację z Panem Bogiem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.